Siema, siema, hejo, słuchajcie, przyszła paczka FedExem od Jamajki. Jamajka to taki kolega, kładowiec, który po prostu ma dostęp do takich właśnie subram, do Raptora. W drużynie Oriego dużo ludzi jeździ na tych subramach. Chwalą sobie, jest dobrze, a wy chcieliście, żebym wam sprawdził wagowo, jak to wygląda i w ogóle w jakim stanie to jest. Znaczy w ogóle jak taka subrama stalowa wygląda i jaką wagę ma. Karton ogólnie jest bardzo lekki, myślałem, że będzie cięższy. Nie wiadomo, co tu Jamajka zapakował, może kupa śmieci jest. Tak to wygląda, już jest pomalowana nawet, no po prostu rewelacja. Nic tylko zakładać w porównaniu do aluminiowej, no to nie powiem, bo jeszcze nie mam rozebranego. Ale w piątek wywożę Raptora do La Manety. O, tutaj... A widzicie, tu aż dotąd to jest. Czyli... będzie pasowało, no. To idzie tak. No jest trochę ciężka, jest. No na pewno cięższa niż aluminium. Nie będę startował w zawodach, także mi to jest bez różnicy, czy ona będzie ważyła 10 kg czy 5 kg. Dla mnie lepiej, będzie bardziej stabilny kład, nie będzie tyle gleb. No mówię wam. No także no. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze pasowało, także też wam powiem. Także Raptor będzie, tylko jeszcze brakuje mi tutaj właśnie tego elementu. Pięknie, ładnie to jest pomalowane. Może się uda wyprostować tą moją rolkę. No to już wszystko wiecie. 850 zł zapłaciłem za to. Mi się wydaje, że to nie jest dużo. Jeżeli będzie pasowało, no to luksus. Raptusie. Na rajos.